jako rezerwa taktyczna za Krzysztofa Kasprzaka. Nie ma ostrzeżenia, nie ma kartki, czyli Krzysztof Mejze absolutnie się... To może nie, nie. Dobrze, przenosimy się już do naszych komentatorów. Bartosz Zmarzlik, Emil Sajfudinow, dwóch najskuteczniejszych zawodników PG Ekstraligi w wyścigu dziewiątym. Zmarzlik w kasku żółtym w miejsce Krzysztofa Kasprzaka w ramach rezerwy taktycznej przed tym meczem. Średnia Zmarzlika 2,52, Sajfudinowa 2,51. W lidze po raz ósmy w tym sezonie się ścigają. Na razie 4-3 dla Rosjanina. A od powstania Ekstraligi po sezonie 99 tylko Tomasz Golob czterokrotnie był najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Tomasza Goloba, bo na pewno ogląda, a był najskuteczniejszy w sezonach 2000, 2003, 2005 i 2010. Zmarzlik trzy razy z rzędu jako jedyny w historii. No i po tym meczu może zrównać się z Tomaszem Golobem, ale na razie punktuje poniżej oczekiwań. Natomiast Emil Sajfudinow jest bezbłędny. Jack Holder w parze z Bartoszem Zmarzlikiem, trzecie pole startowe, i Janusz Kołodziej także bezbłędny, oczywiście w parze z Emilem Sajfudinowem, tworzący najskuteczniejszy duet całej PGE Ekstraligi. A zatem możemy spodziewać się kolejnych świetnych akcji na torze. Zmarzlik, Sajfudinow, Jack Holder, Kołodziej. Świetny start Emila Sajfudinowa. Zmarzlik chce go odprowadzić, ale czy wystarczy? Wykorzystuje przestrzeń Jack Holder, rozpędza się Janusz Kołodziej i piekło w drugim łuku. Co wyprawia Emil Sajfudinow? Jest Holder i jest Zmarzlik. Tak się jeździ w finale najlepszej żużlowej Ligi Świata. Tu się wszystko przekotuje jeszcze raz. Znowu wjeżdża Emil Sajfudinow, Zmarzlik i Jack Holder przed Janusza Kołodzieja. Jack Holder przed Sajfudinowa. Piękny speedway. Sajfudinow znowu jest na prowadzeniu. I teraz Janusz Kołodziej chce walczyć o drugą pozycję, ale musi się bronić i spada na czwartą. Zmarzlik wjeżdża na trzecią, odzyskuje ją Kołodziej. I od razu do walki z Jackiem Holderem. Sajfudinow pierwszy, Zmarzlik znowu przed Kołodziejem tylko na moment. Ileż razy wymienili się pozycjami w tym wyścigu. Kto to policzy? Wygrywa Sajfudinow. Drugi Jack Holder. Trzeci Janusz Kołodziej. Bez punktu Bartosz Zmarzlik. Ale wyścig. Co za bieg. Co za ściganie. Co za...